Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku. Zagrajmy w Gothic 1 Arcades. Nie ma to jak pijany mag wody, który próbuje dojść ze mną na wielką górę. Kurde, czemu tutaj jest taka mgła? Tej mgły nie powinno tutaj być pod żadnym pozorem. Świetnie, wlazł w drzewo. Kocham. Moi drodzy, jak pamiętacie, w ostatnim odcinku udało nam się zahipnotyzować tego maga. Ostrzelam, że to jest mag wody, dlatego że dostał list od Riordiana, który również jest magiem wody. A dodatkowo ma na sobie niebieską szatę, więc strzelam, że to mag wody. Zrobię sobie F5. I co? I chodźmy z nim na samą górę. Zobaczymy, co uda nam się tam znaleźć i co on tam powie na ten teleport, jak już się otrząśnie. Co tam u was? Ja ogólnie jestem dzisiaj po zajęciach już i tak. Odcineczek może być troszeczkę dłuższy niż był ostatnio, więc podejrzewam, że dzisiaj troszeczkę dłużej się pobawimy o te 5 może minutek. Chciałabym popłynąć na te wszystkie skały, które się tutaj znajdują. Na jednej jest ten topielec i zobaczyć, co tam możemy znaleźć. Myślę, że byłoby to dosyć ciekawe. Kurde, gościu, szybciej, no. Halo. Teraz się będę męczyć i tak, właśnie nagram dla was odcineczek, później ugotuję obiadek, no a potem zajmę się kolejnymi rzeczami na studia. Bo mam troszeczkę zadane na jutro i muszę się tym dzisiaj, temu dzisiaj przyjrzeć. Panie magu. No dawaj. A nie, chodź tu. Patrz, stoję tutaj. Ty się nie cofaj pod żadnym pozorem. Widzieliście? To ten lęk jego działa, no nie? On jest pijany w chuj, ale... Może wiecie co, potuptam tak z nim tutaj przy tej krawędzi, bo... Błagam cię, nie baguj się, człowieku. O, tak, świetnie. Dobry pan mag. U niego widzę faktycznie ta fobia działa, bo tylko zaczął wchodzić na górę i... Nagle uznał, że zawraca, także chyba faktycznie coś w tym jest i coś działa. Mamy teleport, który jest nieaktywny. No chodź tu. No dawaj. Okej, spróbujmy do niego zagadać. Co? Jakim cudem znalazłem się tutaj? Jak doszedłem tak wysoko? Teraz, kiedy jesteś na szczycie, mógłbyś obejrzeć ten dziwny przedmiot? Ty mnie zaciągnąłeś tak wysoko? Poczekaj, przyjacielu, będziesz tego jeszcze żałował. Ależ co to jest? To rzeczywiście bardzo interesujące. Dlaczego mi wcześniej o tym dokładnie nie opowiedziałeś? Co to jest za rzecz? Wygląda mi to na jakiś rodzaj teleportu i wydaje się, że jest on nieaktywny. To wszystko, co na razie mogę ci o tym powiedzieć. Miałem kiedyś książkę, w której było pokazane, jak działają teleporty. Z taką wiedzą moglibyśmy go po prostu znowu uaktywnić. Gdzie znajdę tę książkę? W twoim domu? Nie, nie mam jej. Została przez kogoś skradziona. Pewnie był to ten szalony facet ze skały. Przyniosę ci książkę z powrotem. W porządku, może dowiem się czegoś więcej o tym czasie. O tym czasie? Okej. Nieważne. Pewnie chodzi mu o Gilberta. On tak miał na imię? Gilbert? Chyba tak. Tak mi się przynajmniej wydaje. Wiecie co? Skoro już tutaj jesteśmy, to popłyńmy sobie też na te skały, które się tutaj znajdują. Nie wiem, jak duże mamy pole do manewru, bo jeżeli popłyniemy za daleko, to zje nas prawdopodobnie potwór morski. Ale wygląda na to, że jestem w stanie podpłynąć do każdej skały, bo tutaj specjalnie się tak dno nam rysuje, że właśnie chyba możemy tutaj podpłynąć. Także dzisiaj bym się właśnie chciała tymi skałkami zająć. I zobaczyć, czy coś na nich nie ma. Ta akurat jest prawdopodobnie pusta, może coś w przyszłości tutaj kiedyś będzie.
Podejrzewam, że jak spadnę tam na dół, to będzie źle. Okej, skoro nic tutaj nie było, to się po prostu wczytam. Super, żebyśmy nie tracili czasu, żebym z powrotem płynęła na swoje miejsce. I teraz tak, chodźmy do tego szalonego gościa ze skały, o którym mówił nam nasz koleżka. Nasz koleżka Mag. Czy tutaj jeszcze jakieś skały? Jest ta, na której byłam. I oprócz niej na razie żadnej innej. Oczywiście dalej mam to zadanie z płynięciem do zrobienia, ale prawdopodobnie tego nie wykonam, bo po prostu nie umiem. Przerasta to moje umiejętności pływackie w Gothiku, dlatego że ja bardzo nie lubię pływać, a szczególnie nie lubię nurkować. Szczególnie też, kiedy jest problem, żeby wejść na kamień. No właśnie. Dlatego bym wolała tego nie robić. Jak ty się nazywasz? Grimberg, właśnie. Powiedz, ukradłeś książkę Magowi? Kto? Ja? Nie. O Jezu, przeklikałam. Nie wiem, jestem strasznie zmęczony. Daj mi trochę czasu, w tym czasie możesz pomóc swoim kumplom. Dobrze, właściwie mam jeszcze coś do zrobienia, ale jak wrócę, mam nadzieję, że sobie przypomnisz, kto ukradł tę książkę. Czy przychodzi ci coś do głowy? Żartujesz sobie ze mnie? Pytałeś się o to kilka sekund temu. Wow, podoba mi się to, że postaci tak reagują. Chodźmy na tą skałę, tylko błagam, żebym nie wskoczyła w wyzwanie. Please. Dziękuję bardzo, Goro. Chodźmy tutaj, bo tutaj był topielec i się zastanawiam, czy będę w stanie się nim zająć. Na razie punktów nauki nie mam. Właśnie, ile mam siły? 30. No, z 30 siły z topielcem może być jeszcze kłopot, bo... O kurde. Widzicie tą krew tutaj? Albo X? Zobaczmy, co to jest. To jest X, jakby coś tutaj było ukryte. Także ciekawe. Nie wiem, czy ja sobie zrobiłam zapis przed wskoczeniem do wody. Dobra, ten topielec się też zajął sobą. Tutaj są jakieś rzeczy, więc fajnie by było tego topielca... Dobra, nie robi mi aż tak dużo. W sumie robi mi mniej od tych jaszczurek. Jestem w stanie nawet mu się dać, wiecie, oklepać, byleby go... No dawaj, topielcu. Dobra, trochę mi się obrywało, ale to nic. Topielec miał przy sobie skórę i pazury. Przy sobie, znaczy to było z niego. Pomarańcza, jabłko, piwo, napój. Coś jeszcze? Chyba nie. I tutaj mamy te plamy krwi. Chyba, że po prostu... Tam coś jest czy nie ma? Wiecie co, jeszcze raz tam podpłynę, bo to wygląda jakby coś tam faktycznie miało być. Nie chcę, żeby potem się okazało, że tu byłam i ominęłam takie cudo. O Jezus kochany. Nic nie widzę. Halo, no nie. Jeszcze mi brakuje właśnie, żebym się teraz utopiła, nie? Chyba się utopię. Bo gra mi nawet nie daje, że tak powiem, się tak zanurzyć głęboko, także... Na razie zostawmy to w spokoju. Okej. Okay. Czy tutaj jeszcze są jakieś skały? Tam jest jakaś skała, ale to nie ta skała. Teoretycznie żadnej skały już tutaj nie widzę. Ewentualnie może być jeszcze jakaś skała tam bliżej naszego obozowiska. Ale tak, skoro mamy pomóc naszym kolegom z obozu, no to zróbmy to. Może oni będą mieli coś do zrobienia dla mnie. Okej, dopiero minęło nam jakieś 10 minut odcinka, chyba niecałe, także nie jest najgorzej. No dawaj, podpływaj do tego brzegu. No, wychodź. Dobra, pięknie. Chodźmy w takim razie do obozu i dowiedzmy się czegoś, może coś ciekawego. O, orkowe ziele. Te zioła to chyba tutaj się respią. No chyba tak, bo ja po prostu, przecież ja tu chodziłam.
O, widzę, że panowie reperują obóz na zewnątrz. Też chyba. Gerd, coś u ciebie? Nie. Czyli pewnie muszę iść do tego głównego gościa, który się wszystkim zajmuje. Czyli do Girana. Ale nie pij te... Nie pal teraz. Dawaj. Nie, widzę, że nie mogę nic. Okej, okay. A Heron? Coś z tobą? Nie. Dobra, to wiecie co? Pójdziemy spać. A czy tak, czy tutaj nie było jeszcze jakiejś skały gdzieś? Czy coś w tym stylu? Widzę, że nie. Okej. Okay. No to w takim razie prześpimy się do następnego ranka i chodźmy do tego Grimberta, czy tam Grimberga. Kurde, ja jakoś nie umiem zapamiętać jego imienia, no nie? Ale tak czy inaczej chodźmy do niego, bo może się coś dowiemy. Nowego. Okej, okay, pszczoły mnie nie zabiły na szczęście. Bo sobie o nich przez chwilę zapomniałam. Ciekawi mnie, czy się tutaj coś porespi, bo podobno jest kilka rozdziałów. I teraz mnie bardzo ciekawi, czy będzie coś nowego, czy nie. Bardzo dobre pytanie chyba. No wejdziesz na ten kamień? Dziękuję. Tutaj trzeba pod jakimś dziwnym takim skosem wejść, żeby się udało. No i co tam, Grimberg? Czy przyszło ci już coś do głowy, kto ukradł tę książkę? No jak kilka sekund temu ja byłam się przespać? Co im mówi dziennik? Skradziona książka. Grimberg twierdzi, że nie ukradł książki. Wydaje mi się, że mówi prawdę. Jednak potrzebuje on czasu na przypomnienie sobie, kto to zrobił. Powinienem dać mu trochę czasu i zająć się moimi obowiązkami w obozie. No w obozie nie mamy nic. Znalazłem pierścień zbroi w lesie na wyspie. Ciekawe zostanie, co się stanie, gdy założę go wraz z amuletem. Zakład Grimberga. Przyniosłem mu krzesło, teraz mogę spróbować jeszcze raz. Aha. Doprowadziłem maga na szczyt góry. Jestem ciekaw, co sądzi. Miód dla maga. Niestety miód nie zadziałał. Być może jest inny sposób na wyleczenie maga z problemów ze snem. Wiecie co? Moglibyśmy się przepłynąć rundkę. Ale wydaje mi się to wykonalne. Nie no, wiecie co? Nie chcę mi się bawić w pływanie. Ale z tego, co pamiętam... to... ja chyba jeszcze mogę chłopakom miecze zrobić i ja tego nie zrobiłam, z tego co mi się kojarzy. Także możemy też spróbować to zrobić, a jak nie, no to... chyba będziemy musieli się jeszcze trochę przespać. Chociaż boję się, że gra będzie chciała, żeby coś zrobiła właśnie najpierw dla chłopaków, a dopiero potem się Grimbergowi skrypt załączy. O, mogłam tą strzałę podnieść, dobra. Spróbujmy wykuć dla nich miecze, bo ja naprawdę powinnam chyba to zrobić. Tylko ja troszeczkę źle to robiłam. Tak, bo najpierw rozgrzewamy. Tak, ja chciałam najpierw do kowadła. Dokładnie, teraz. W tej historii musi być jednak. Teraz kujemy i na koniec chłodzimy. I teraz ostrzymy. Okej, czyli... aha, czyli nie ostrzymy tego miecza, tak? Dobra. Gdzie ta broń jest? A co to za... aha, składniki dla maga, dobra. Musisz uważać na to, co mówisz przy... przepraszam, czy mi się coś popsuło? Czy ja zabiłam, przepraszam, przez przypadek... tę broń? Dobra, no spróbujmy jeszcze raz w takim razie. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Pewnie masz rację. Tylko za... no powinnam schłodzić. Nie powinienem. I teraz naostrzyć. O, pięknie. Był czas, kiedy takie sprawy załatwiłem. I co, mamy miecz? Faktycznie jakiś? Co za... mamy dwa niewykończone miecze.
Super, więcej stali też nie mam. Mogę chyba dać chłopakom jakąś broń. Gerd? O, proszę, oto miecz dla ciebie. Dzięki, niestety na razie nie mam niczego, czym mógłbym cię wynagrodzić. Na razie. Masz dużo pracy? No cóż, trochę tego jest. Nie martw się, to jest tylko drobne zadanie. Okej, jeśli to nie jest nic wielkiego. Znalazłem w mojej chacie książkę o owadach. Kilka z nich chętnie obejrzałbym z bliska. Jest ich naprawdę tylko kilka. Możesz spróbować je złapać za pomocą podbieraka. Mam tu jeden dla ciebie. Jak mam złapać owady? To proste. Możesz podejść do nich tak blisko, jak tylko to możliwe. Owady, które chcę obejrzeć, nie są płochliwe. Przybliż się do nich i uderz je. Nie powinno ci to sprawić żadnego problemu. Najlepiej będzie, jeśli przyniesiesz mi jedną pszczołę, ważkę i jednego chrząszcza. Teraz, gdy wszyscy mają już broń, możemy spać spokojniej, ale nadal musimy uważać na pobliskie bestie. Powinniśmy zrobić porządek z tymi przeklętymi bestiami w lesie i wtedy będziemy mieli wreszcie święty spokój. Najlepiej będzie, jeśli pójdziemy stąd na drugą stronę wyspy i potem wrócimy do obozu. Powinno pójść szybko. Masz trochę czasu? Spoko. Dobrze, pójdę pierwszy. Podążaj za mną. Okej, czyli wydaje mi się, że Giran na spokojnie mógł mi pomóc z tymi stworzeniami tutaj w lesie. Może się coś porespiło? Najpierw zrobię porządek z bestiami w lesie, a następnie odbijmy na... Tak, plażę po drugiej stronie wyspy. Wróć z powrotem, jeśli stanie ci się krzywda, ok? W porządku, chodźmy. O, porespiło się co nieco, dziadostwa. Dobra, bo ja nie wiem, czy gościu... Gościu jest nieśmiertelny, także. A ja dostaję expa? Nie wiem. Ale fajnie. Troszeczkę punktu doświadczenia. No. Na pustkowiu jest mniej niebezpiecznie, a to dopiero połowa naszej roboty. Teraz chodźmy na plażę, zabić tam wszystkie stworzenia i wtedy mamy wreszcie spokój. Okej. Widzę, że gościu nawet nie ogarnął. A przepraszam, jaki mi miecz założyło, bo ja to jest bardzo ważna sprawa. Okej. Okej, mam mój miecz, dobra. W porządku. Jaszczurki też się pewnie... Jaszczurki się nie porespiły chyba. Więc to jest ta plaża, na której żyje tamten człowiek, tak? Rozejrzę się tylko trochę i zaraz wracamy. O! Bonus odkrywcy. 1/4 znaleziono na wyspie. O, kocianka mi zaznacza. Wow. Schau mal dort, da fährt jemand mit seinem Boot. O, ktoś płynie. Tylko, że został cholernie daleko. Der soll mal lieber langsamer fahren, sonst passiert noch etwas. Nie wiem, co oni gadają, więc musimy przeczekać to. Coś po niemiecku, ja nie rozumiem, no ale okej. O, kurczę. Taki mały kamyczek i taka gleba. Tja, jetzt ist er gestrandet. Jezus. Ich will mir das mal ansehen. Jezus, nie mów już po niemiecku. Ja nic nie rozumiem. Kestral. Hej, co wy tu robicie? Spokojnie, nie jesteśmy tu, by walczyć. Rzeczywiście, nie wyglądacie na takich. Jestem Kestral. Zjawiliście się w samą porę. Może moglibyście mi pomóc? Okej. Nie jestem tu z własnej woli. Moja łódź została zniszczona w czasie podróży. Gdy znalazłem się niedaleko tej wyspy, byłem zmuszony jak najszybciej tu dopłynąć, bo po prostu coś by się tam stało. Okej, chyba mam pogadać ze swoim kumplem. Rozejrzyjmy się tutaj. W porządku. Co ty robisz? Jezus, gościu. Okej. Okay.
Nie wygląda to za dobrze, naprawa będzie wymagała trochę czasu. Na szczęście jednak żadna ważna część nie została uszkodzona, więc myślę, że uda się naprawić tę łódź. Wspaniale, co ja mam teraz ze sobą zrobić? W naszym obozie mamy wolną chatę. Możesz tam zamieszkać w międzyczasie. Nieprawdaż? Tak, dlaczego by nie? Możesz już iść z Kestralem do obozu, a ja tymczasem zostanę tutaj i rozpocznę naprawę. Dobrze, tak zrobię. Ale wrócę jakiś czas i przynieś ze sobą przy okazji trochę gwoździ, za pomocą których przyczepię żagiel. Gwoździe mam jakieś tutaj. Naprawdę? A już się bałem, że zużyłem wszystkie. Leżały w trawie, znalazłem je tylko dlatego, że w nie wlazłem. Dokładnie. Dobra, idziemy. No dobra. Wow, nie sądziłam, że jeszcze znajdziemy tutaj jakąś żywą duszę. No a tutaj kolejny rozbitek na wyspie. Ciekawe, ciekawe. No dobrze. Już chyba tutaj w lesie nic się nie czai. Teraz będę musiała polować na owady, także polecam serdecznie. Z pszczołą nie będzie problemów. Gorzej może być z ważką. Na przykład. I z chrząszczem chyba, bo nigdzie chrząszczy nie widziałam. Musiałabym się dobrze rozejrzeć. No dobra. A pewnie do tej pustej chaty mam go przeprowadzić, tak? O, już. Ok, jesteśmy. W której z tych chat mogę zamieszkać? O Jezus, w tej tutaj. Znajdziesz tam niestety tylko podstawowe wyposażenie, ale na razie powinno ci to wystarczyć. Jestem pewien, że Girant szybko naprawi twoją łódź. Dzięki, że przyjęliście mnie tak miło. Jestem wam coś winny. No dobrze, pójdę obejrzeć swoją chatę. W porządku, ja wyruszam w dalszą drogę. Wiecie co? Tak, w poszukiwaniu chrząszczy, a raczej chrząszcza, to ja bym się przeszła na tą górę tam, gdzie jest mak. Nie wiem kompletnie, gdzie mogę znaleźć ważkę, ale właśnie jeżeli chodzi o kwestię chrząszcza, to wydaje mi się, że był tam, gdzie ten szkielet. Na samej górze. Czy coś mi powiesz, czy... Nie, to dalej jesteś pijany w sztok. Nieważne. Okej, w tą stronę musimy iść. Tylko nie w ten sposób. Dobra, tędy jest najwygodniej chyba wejść. Wiecie co, zrobię sobie F5, żebym nie spadła. Czy coś... No właśnie, czy coś... To będzie placek. Właśnie. Na szczęście zrobiłam sobie F5 przed tym upadkiem. Także wow. Szczątki. Nie, no nie było tutaj niestety chrząszczyka. Może w obozie mamy jakiegoś chrząszcza? Musiałabym sobie włączyć poradnik, ale mam go niestety tylko na... na czym? No na... laptopie. Nie mam wersji na telefonie takiej mniejszej, żeby mi było wygodnie, więc... chyba tym się zajmiemy w kolejnym odcinku. Chyba, że znajdę gdzieś tutaj, rzuci mi się w oczy jakiś chrząszcz. Jednakże na pewno możemy iść po pszczoły. I teraz pytanie, jak ja mam to zrobić? Podbierak? Tak, mamy. Pszczoła złapana. Ważka, tak? No, ważki są w miejscach, gdzie jest woda. Jakieś bagno, woda. Ale no, powiem szczerze, że ja nigdzie nie widziałam żadnej ważki. A jeżeli chodzi o chrząszcze, no to... Ciężka sprawa... Jezus... Jezus kochany, ja to przeżyłam? A czy tutaj w tej jaskini nie było przypadkiem jakiegoś chrząszcza? Niestety nie. Kurczę, gdzie są jakieś chrząszcze? To jest niemożliwe, żeby nie było tutaj chrząszcza.
No bo tak, faktycznie ważki nie widziałam. Jeżeli chodzi o chrząszcze, to nie przypominam sobie. Ale no chrząszcze tu gdzieś powinny być chyba. Może tutaj? Nic z tego, ale możemy sobie usmażyć mięso, chyba. Dokładnie. Usmaż wszystko. No to wiecie co, może chodźmy już do tego gościa. Chociaż i tak mieliśmy wrócić do naszego chyba kumpla. Więc chodźmy do niego tak czy inaczej. Ja wiem, że tutaj lata Mewa i podobno też z tą Mewą coś będzie. Ale chwilowo ta Mewa jest mi nieprzydatna. Potrzebna mi jest ważka, a nie mam pojęcia, gdzie jest ważka. Także no. Giran. Jak tam z łodzią? Myślałam, że naprawa pójdzie szybko, ale po dokładnym obejrzeniu doszedłem do wniosku, że jest to jednak poważny problem. Ale nie jest to dla ciebie kłopotem. Nie, właściwie nie, ale w tym przypadku do naprawy potrzebuję rzadkiej rudy, której niestety po prostu nie mamy. Jest tylko jedno miejsce, w którym można znaleźć ten cenny surowiec. Stara kopalnia. Gdzieś miałem klucz. Co jest? Nie mogę go znaleźć, zabawne. Przecież jeszcze niedawno go miałem. Słuchaj, najpierw dokończę naprawiać tę część łodzi, a później poszukam klucza. Dopóki go nie znajdę, zajmę się czymś innym. Jakiś czas temu mówiłeś mi o jakiejś niezwykłej rzeczy na szczycie góry. Może dowiesz się o tym czegoś więcej. Chcę wiedzieć, czy jest to dla nas jakimś niebezpieczeństwem. Dobrze, rozejrzę się tam. Okej, to chyba nas droga prowadzi do naszego kolegi. Przynajmniej tak mi się wydaje. Naprawdę nurtuje mnie, gdzie może się znajdować ważka. Tu jest bardzo dużo łodzi. Znaczy wody w sensie. Więc powinna być gdzieś w okolicy, ale nie przychodzi mi kompletnie nic do głowy. Greenberg. Czy przyszło ci już coś do głowy? Tak, w końcu znów mogę jasno myśleć. Czyż to nie wspaniałe? Więc wyduś to z siebie. To był ten typ, który zazwyczaj siedzi na tamtej skale. Widziałem dokładnie, jak podkradał się do obozu. To super, byłem już tam. Ten typ jest martwy. Masz jakiś pomysł, gdzie może być książka? Nie, nie mam, ale rozejrzyj się tam. Może leży gdzieś w okolicy. Ok, rozejrzę się tam. Grimberg meinte also den Typ auf diesem Felsen. Hoffentlich finde ich das Buch noch. Okej, Grimberg uważa, że tam coś się dzieje. Może coś tam znajdę. Dobra. Proszę mi oddać sterowanie nad postacią. Dziękuję bardzo. No i dobra. No to w takim razie tam popłyniemy i zobaczmy, o co chodzi, bo to jest po prostu niemożliwe. Przecież tam leży martwy szkielet i był tam topielec, nic więcej tak naprawdę. Więc to nie ma kompletnie żadnego sensu. Tam coś leży w wodzie. Jakiś mieszek, także... Popłynę sobie tam. Dosyć głęboko, ale fajnie by było zdobyć taki pieniądz. To jest chyba mieszek? Co to jest? Jezus kochany, jak zwykle. No coś tu leży, ale kurwa macie, mogę wyciągnąć, nie? Oczywiście teraz mi będzie życie spadać. Mam nadzieję, że się nie utopię. Wow, nie utopiłam się. Szkoda, że tam coś kurde leży, no. Jakaś kartka? Cokolwiek, ale leży na pewno. Hey, du. Ja, genau dich meine ich. Komm mal her. No nie mów mi, że ten szkielet gada. Hast du was zu trinken für mich? Eine Flasche Wasser oder so? Jest hier nämlich ziemlich trocken, so in der Sonne. Jesteś szkieletem leżącym na skale? Aber natürlich. Ależ naturalnie, to przynieś mi tę butelkę wody, czy nie? Okej, jeśli jakoś znajdę, ale wtedy będziesz mi coś winien. Znaczy ja mam wyrzucić tak po prostu butelkę wody? Gdzie ja to mam w żywności? O Jezus! Hej, więc to ty jesteś moim wybawcą. Niech spojrzę na ciebie jeszcze raz. Więc to rzeczywiście działa, to niewiarygodne. Tak, tak.
Wspomniałeś wcześniej o jakiejś przysłudze? Słyszałem, że masz książki skradzione z domu maga. Tak, nie ma w nich nic interesującego. Jeśli chcesz, możesz je wziąć. Cóż, książka wraz ze mną została rozdarta na strzępy przez tego topielca. Jakieś strzępy leżą pewnie na dnie morza. Tutaj, przy skale? Dokładnie, gdzieś w tych okolicach. Poczekam tu na ciebie. Aha, więc to dlatego widzę, kurde, jakieś kartki. Dobra, zostawię mu tą wodę. Gorzej, że ja widzę tylko tą jedną kartkę. Z czego nawet nie mogłam jej zebrać właśnie. No fajnie by było, gdyby kamera... Znaleziono piątą stronę, okej. No to widzę, że znowu czeka mnie pływanie. Boże, jak ja tego nie lubię. W ogóle, kurde, na pewno się nie rozmokła ta kartka, nie? No wcale. Okej. Ale no, popływaj. Okej, widzę kolejną kartkę. Także, wow, może nawet to znajdę jeszcze w dzisiejszym odcinku. Znaleziono pierwszą stronę. Widzę, że bardzo idziemy chronologicznie. Piąta i pierwsza. Super. Czyli jeszcze zostały nam trzy. Dobrze, że jest w miarę przejrzysta woda, bo przynajmniej coś widać. Jeszcze trzy kartki. Tam coś leży. Jeszcze. Mam nadzieję, że to kartka, bo jeżeli nie, to będzie mi bardzo przykro. Ale chyba tak. Druga strona, dobra. I mam wrażenie, że dwie pozostałe będą w tych krzaczkach, bo nie zdziwiłabym się, gdyby je tam właśnie ukryto. Przynajmniej w jednym z nich. Miało być wokół skały, więc to ma prawo bytu. No, dawaj, bohaterze. Nie ma to jak zbagować się. No. Okej, tutaj nic nie było. Bo by mi złapało już tę kartkę, gdyby tu była. Natomiast tutaj, gdzie jest ten X, chyba leży kartka. Albo to nie jest kartka. Powinnam w sumie już kończyć odcinek, moi drodzy, także nie wiem, czy po prostu tych karteczek sobie nie poszukamy w kolejnym odcinku. Natomiast jeszcze zanurkujemy może tu. Bo wydaje mi się, że w którejś z tych roślinek na bank coś będzie. No ale nie widzę niczego kompletnie. Nie wiem, rozejrzyjmy się jeszcze. Miało to być wokół skały, więc podejrzewam, że daleko tego nie znajdę. Tam coś dalej leży, mimo że tam byłam. Nie wiem, aż muszę jeszcze raz tam popłynąć, co nie? Mamy czwartą stronę. Czyli jeszcze chyba nam została druga. Okej, wydaje mi się, że po prostu ja wcześniej nie mogłam zbierać tych rzeczy z dna, no bo one są jakby fabularne teraz.
Wiecie co, może wyjdziemy sobie tutaj na tą skałę. Lando, w ogóle fajnie. Chociaż? Sądzisz, że to już wszystkie strony? Pokaż mi je. Nie, niestety to nie są wszystkie strony. Książka, jeśli chcesz to tak naprawdę nazwać, jest zbyt obszerna. Myślę, że ma tylko gdzieś około 6 stron. Poszukaj jeszcze raz. Dobra, czyli jeszcze chyba ze 2 strony będą. Albo jedna. Dobra, moi drodzy, myślę, że poszukamy sobie dalszych stron w kolejnym odcinku. Dlatego, że może być teraz już to trudne i bez sensu, szczególnie, że znalazłam większość tych stron. Też wiem, że mając ten poradnik, tam w poradniku są pokazane wszystkie lokalizacje tych stron w wodzie, więc będzie mi też na pewno wtedy prościej. Także, moi drodzy, dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Jak widzicie, mamy tutaj żywy szkielet. Wow. Dałam mu wodę i ożył dzięki temu. Fajne. Tutaj coś leży dziwnego. Jakiś kawałek drewna. Tak czy inaczej, moi drodzy, ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału. Słyszymy się już w kolejnym. Cześć.